Witam Was, kochani, w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zborze w Podkowie Leśnej. Dzisiaj mamy 10. studium i zatytułowane jest ono Pamiętaj, a nie zapominaj. Zapraszam. Mam na imię Ania, a dzisiaj ze mną w studio jest Iwona, Ola i Kuba. I właśnie Kubę poproszę o modlitwę przed naszym studium. Dziękujemy Tobie, Święty Boże, za to, że możemy się tutaj gromadzić i że będziemy mogli studiować Twoje Słowo. Daj nam Ducha Świętego, abyśmy mogli je rozumieć, chłonąć i rozważać. I spraw, proszę, abyśmy studiowali je z Twoją pomocą, bo nie jest dobrze studiować Biblii o własnych siłach, dlatego niech Twoje wrota niebios otworzą się i spłynie na nas Duch Twój Święty. Niech to będzie wszystko, co będziemy studiowali, dla nas pożytkiem, a także praktyczną treścią, która pomoże nam w naszym życiu. O to Ciebie proszę, drogi Jezu Chryste. Amen. 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 Właśnie, pamiętaj, a nie zapominaj. Kuba, modliłeś się o to, żeby Pan Bóg pomagał nam w tej lekcji, żebyśmy nie próbowali tego robić właśnie o własnych siłach. I trochę ten temat, pamiętaj, a nie zapominaj, właśnie tego dotyczy, żebyśmy pamiętali, od kogo możemy czerpać siłę i komu wszystko zawdzięczamy. Pozwólcie, że zacznę od tekstu przewodniego, który znajdziemy w 5 Księdze Mojżeszowej, albo inaczej mówiąc, w Księdze Powtórzonego Prawa, w 9 rozdziale, w 7 wersecie. Pamiętaj, a nie zapominaj, jak pobudzałeś do gniewu Pana Boga Twego na pustyni. Od dnia, którego wyszliście z ziemi egipskiej, aż do przyjścia waszego na to miejsce, byliście krnąbrni wobec Pana. W sumie pamiętaj, nie zapominaj, to są synonimy teoretycznie, bo pamiętać znaczy nie zapominać znaczy pamiętać, ale jak sobie tak myślałam, dlaczego Pan Bóg używa tych dwóch sformułowań tak blisko siebie i tak bardzo to podkreśla, zaczęłam myśleć, jaka jest różnica w tym pamiętaniu i niezapominaniu. I wiecie co, przyszło mi coś takiego do głowy, że nie zapominaj, nie zapomnieć, to jest dla nas tak kluczowe, jak coś kluczowego do przeżycia tak naprawdę, bo jeżeli zapomnimy, to jesteśmy już straceni po prostu. A pamiętaj, to trochę jak takie przypominajki, które pomagają nam w tym kroczeniu przez drogę, są jak takie drogowskazy, które pomagają nam to wszystko przejść. I dlatego jest tak ważne, żebyśmy jednocześnie nie zapominali, nie zapomnieli, ale jednocześnie pamiętali, czyli w takim moim odczuciu przypominali sobie, co jest kluczowe i istotne w naszej relacji z Panem Bogiem. Czy mógłbym coś do tego dodać? Jasne. Bo uważam, że tu kwestia jest też jeszcze taka, pamiętaj i nie zapominaj z tym zestawieniem, że to jest jedna z takich jakby hebrajskich sposobów, które wskazują na to, że coś jest bardzo istotne. Na przykład w przykładzie Jezusa, który mówi zaprawdę, zaprawdę. Powtórzenie, także w trochę inny sposób, Hebrajczycy właśnie używali, żeby spotęgować przekaz, żeby teraz już ktoś naprawdę uważał. Także. Czyli to jest dla nas taki sygnał, że absolutnie na to, na co zwraca nam Pan Bóg uwagę, zapomnieć nie możemy. I ważne to jest też to, czy mamy pamiętać też tylko, że mamy pamiętać o tym, czego Bóg nas nauczył i co dla nas zrobił, zarówno jako zbiorowość, jako Kościół, jako wspólnota chrześcijańska, ale także każdy z nas osobiście, tak? I to jest takie nawoływanie do każdego z nas. I chciałabym przejść do pierwszego tematu i prosiłabym Cię, Iwonko, o przeczytanie tekstu z rozdziału 9, właśnie z Księgi Powtórzonego Prawa, 9:8-17, bo tu mamy do czynienia z takim pierwszym znakiem, który Pan Bóg dał po wsze czasy,
o to, abyśmy pamiętali. To przeczytajmy, a potem będziemy mówić, co to za znaki. Nadto rzekł Bóg do Noego i do jego synów, którzy byli z nim, mówiąc: oto ja ustanawiam przymierze moje z wami i z potomstwem waszym po was i z wszelkimi istotami żyjącymi, które są z wami, z ptactwem, z bydłem i z wszystkimi dzikimi zwierzętami, które są z wami, z tymi wszystkimi, które wyszły z arki wraz z wszystkimi zwierzętami ziemi. I ustanawiam przymierze moje z wami, że już nigdy nie zostanie wytępione żadne ciało wodami potopu i że już nigdy nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię. Potem rzekł Bóg: to będzie znakiem przymierza, które ja ustanawiam między mną, a między wami i między każdą istotą żyjącą, która jest z wami po wieczne czasy. Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. Kiedy zbiorę chmury i obłok będzie nad ziemią, a na obłoku ukaże się łuk, wspomnę na przymierze moje, które jest między mną a wami i wszelką istotą żyjącą we wszystkim ciele i już nigdy nie będzie wód potopu, które by zniszczyły wszelkie ciało. Gdy tedy łuk ukaże się na obłoku, spojrzę nań, aby wspomnieć na przymierze wieczne między Bogiem a wszelką istotą żyjącą, wszelkim ciałem, które jest na ziemi. I rzekł Bóg do Noego: to jest znak przymierza, które ustanowiłem między mną a wszelkim ciałem, które jest na ziemi. Kochani, piękna tęcza, którą zachwycamy się wielokrotnie po deszczu, kiedy wychodzą też promienie słońca, rozbijają się o te kropelki wody. Dla większości ludzi głównie właśnie obiekt pięknego zjawiska w przyrodzie do podziwiania, które sobie tam przekazujemy na tych wszystkich mediach społecznościowych, robimy zdjęcia, podziwiamy. Ale właśnie, czym jest tęcza, ta Boża tęcza, biblijna tęcza? To wszystko, co przeczytaliśmy właśnie w tej chwili w tekście biblijnym, czyli jest takim pierwszym Bożym znakiem przymierza, takim pierwszym dla nas, jak ja to mówię, pierwszą przypominajką, ale najważniejszą, bo o czym ona mówi tak naprawdę? Mówi o tym, że Pan Bóg nigdy już nie dotknie świata żadnej istoty żyjącej potopem. Także jest to takie dla nas dowód na to, że nie tylko to jest dla nas, ale też mówi o sobie, że jak zobaczę, to wspomnę, tak? Mhm. Także jakby i Panu Bogu też to przypomnienie, chociaż wiemy, że niepotrzebne jest przypomnienie, ale mimo wszystko jest tak ważne, że jeśli zobaczy ten łuk, to jest to właśnie to przymierze to jest, między... Tak, przypomnienie tej Bożej obietnicy taki gwarant. Taki gwarant, taka gwarancja. Myślę, że to też jest bardzo cudowny obraz, który Bóg nam dał, że to jest kunszt właśnie Boga, ponieważ tej przypominajki, tak to nazwijmy, nie da się dotknąć, nie da się jakby, oczywiście, że można otworzyć, ale nie w takim stopniu, jak to jest w naturalnym środowisku, że po prostu to jest coś takiego nieuchwytnego, czego nie da się na przykład ze szkła zrobić, nie da się wytworzyć z materiałów, to właśnie Bóg pokazał, że wiele, wiele ludzi może to naraz zobaczyć i w dodatku jest takie, że jakby się nie ma takich granic, bo może być pojedyncza, podwójna, że po prostu jest to znak, który nie jest taki, jak my jesteśmy przyzwyczajeni, że trzeba gdzieś pójść i żeby coś zobaczyć. A to właśnie w danych rejonach świata, gdziekolwiek jesteśmy, możemy to zobaczyć właśnie dzięki tej łasce Bożej. Dla mnie to jeszcze taki symbol łaski Bożej względem nas, ludzkości i w ogóle wszystkiego, co żyje na ziemi. Czyli to przymierze to gdzieś tak odnoszę również do łaski Bożej. Mi przyszła taka myśl teraz, kiedy tęcza się pojawia? Czy tak, o tak się pojawi? Po deszczu. Po deszczu, właśnie. Mhm. Czyli też bez tego deszczu, bez tego odświeżenia naszego środowiska, czyli danie roślinom wody, tęczy nie ma. Nie może się tęcza zrobić bez deszczu, tak? Także mamy wiele, wiele też w Piśmie Świętym myśli na temat o deszczu, o tym, że Pan Bóg wspiera i roślinność. Ta tęcza to trochę taki, dzisiaj tak robimy, taki znaczek, nie? Przekazujemy sobie i to jest właśnie trochę ten znak od Pana Boga. Kocham was, jesteście dla mnie najważniejsi.
dałem obietnicę, że nie zgładzę was już w taki sposób, chociaż oczywiście pewnie wiele osób mogłoby się przyczepić, bo przecież są tajfuny, kataklizmy i tak dalej, ale wiemy, że chodzi o globalne zniszczenie i takie trochę rozliczenie wszystkich jakby zbiorowo, takie też mam poczucie, tak, że to jest taki znak dla każdego z nas osobiście, że tylko nasza osobista relacja ma tutaj znaczenie w przyszłym rozliczeniu z Panem Bogiem i że Jego miłości możemy być pewni. I to jest właśnie to, co powiedzieliście, że to jest dostępne dla każdego. Tę jedną tęczę może widzieć wiele osób naraz. I teraz fajnie by było, ponieważ tej tęczy nadało się wiele różnych znaczeń obecnie, negatywnych, pejoratywnych, przypisuje się różnym, czy też ideologiom, mówiąc, czy to dobre, czy złe. Myślę, że jako chrześcijanie po prostu powinniśmy przypominać ludziom, czym jest tęcza i żeby za każdym razem, kiedy ją widzimy, po prostu czerpać z tego radość dla siebie i taką nadzieję, że będzie dobrze, nie? Że była burza, był deszcz, wiecie co niesamowite, pamiętam na którąś majówkę byłam nad morzem, była teoretycznie koszmarna pogoda, bo strasznie wiało, trzeba było dwie czapki, dwie kurtki i było zimno, ale wiecie co, jak po tym deszczu właśnie, po tym wietrze nagle wyszła gigantyczna tęcza nad tym morzem, łącząca ten brzeg lądu i to morze tym kolorowym łukiem, to po prostu tą szczękę trzeba było zbierać po prostu z piasku na plaży. Było to coś niesamowitego i tak to powinno działać na nasze serce i warto, myślę, żebyśmy przypominali też sobie, co to oznacza, ale też mówili po prostu innym ludziom, jak wielką nadzieję mogą czerpać z tego i że skoro Bóg postawił tak trwały znak, który jest od wieków na wieki, będzie do końca tego świata, to po prostu możemy być pewni tej Bożej miłości. Chciałabym, żebyśmy teraz wrócili znów do Księgi Powtórzonego Prawa i przeczytali z 4 rozdziału wersety od 32 do 39. Zapytaj się dawnych czasów, które były przed tobą od dnia, kiedy stworzył Bóg na ziemi człowieka i od krańca aż po kraniec niebios. Czy stało się już coś tak wielkiego, albo czy słyszano kiedy o czymś podobnym? Czy kiedykolwiek jakiś lud słyszał głos Boga przemawiającego spośród ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywy? Albo czy spróbował jakiś Bóg przyjść i wziąć sobie jakiś naród spośród innego narodu przez doświadczenia, znaki i cuda oraz przez wojnę, ręką możną i wyciągniętym ramieniem, przez wielkie i straszne czyny, jak to wszystko, co Pan, wasz Bóg, na oczach twoich uczynił dla was w Egipcie? Tobie to ukazano, abyś poznał, że Pan jest Bogiem, oprócz Niego nie ma innego. Z nieba dał ci słyszeć swój głos, aby ci utrzymać w karności, a na ziemi ukazał ci swój wielki ogień i słyszałeś Jego słowa spośród ognia. A ponieważ umiłował twoich ojców i wybrał po nich ich potomstwo, więc osobiście wyprowadził cię wielką swoją mocą z Egiptu, aby wypędzić przed tobą narody większe i mocniejsze od ciebie, a ciebie zaprowadzić do ich ziemi i dać ci ją w posiadanie, jak to jest dzisiaj. Dowiedz się wtedy dzisiaj i weź to sobie do serca, że Pan jest Bogiem na niebie w górze i na ziemi w dole. Nie ma innego. Amen. Jakich znaków Pan dokonał dla Izraelitów, wyprowadzając ich z Egiptu? Takie, no jakieś takie kluczowe, najważniejsze, które gdzieś tam też tkwią w nas, w naszej świadomości. Dla mnie to na przykład były znaki, począwszy od tego, jak Mojżesz i Aaron spotkali się z Faraonem, czyli ręka włożona w zanadrze, a także właśnie laska Mojżesza. Mhm. A takie, które myślę gdzieś tam są jednak w takiej obiegowej świadomości chrześcijan? Przemawiał przez ogień.
przejście przez, przez morze, tak? Znaczy takie znaki, które też no, musiały zostać ludziom po prostu w pamięci. To, że domy oznaczone tak krwią, w tych domach nie umierali pierworodni, tak? Takie no, kluczowe takie rzeczy, no, które no, muszą wywołać takie wrażenie, że od razu masz ciarki plagi, na całym ciele i naprawdę czujesz takimi potęgę po prostu Boga i to są takie rzeczy, jak to się mówi potocznie, których się nie da odwiedzieć po prostu, które muszą w tobie zostać. I one miały zostać w narodzie izraelskim, ale też mają być w nas, Ola. Na mnie robi wrażenie ogólnie słowo Boga, bo w 37 wersecie jest napisane, ponieważ Bóg umiłował twoich ojców i wybrał po nich ich potomstwo i osobiście ten Bóg ich wyprowadza. Czyli tutaj też kwestia obietnic Bożych, żeby pamiętać o tych obietnicach i że Bóg jest wierny. Czyli to się nie wzięło się to wyprowadzenie stąd, że nagle spojrzał Bóg na Izraelitów, chociaż jeszcze trudno ich było nazwać Izraelitami w tamtym okresie, ale on już ich ojcom coś obiecał, tak? Czyli Bóg jest tutaj słowny. Dla mnie to kluczowe, żeby pamiętać, że Bóg jest po prostu słowny. On dotrzymuje swojego słowa. Ale to, co wydaje mi się kluczowe w tym, bo o tym, żeby pamiętać, no, mieliśmy już tą tęczę, są te znaki, to jest o pamiętaniu, tu przychodzi doświadczenie, tak? Tu jest czas jakby na doświadczenie i takie doświadczenia, które są takimi niepodważalnymi, tak spektakularnymi, że po prostu wywołują chęć po prostu padnięcia na kolana i głową do ziemi, bo tak ogromne wrażenie robią. I co jest ważne, też Pan Bóg mówi, żeby o tym pamiętać, bo zdarza nam się mimo tak spektakularnych rzeczy, że zaczynamy gdzieś tam powoli gdzieś to wypierać z wyobraźni i z pamięci. To są doświadczenia narodu izraelskiego dane nam jako takie przykłady właśnie w Biblii do pamiętania, ale przecież Pan Bóg nam osobiście też daje takie doświadczenia, które są tak silne, tak mocne, że mogą stać się potem taką dla nas kanwą w trudnych momentach do zaufania i nie popadania w zniechęcenie, w niewiarę, w zwątpienie, w Bożą moc. Czy macie jakieś takie doświadczenia, z którymi chcielibyście się podzielić właśnie w tej kwestii? No ja tutaj idąc z kolejki w UKD właśnie przypominałam sobie, bo tutaj były początki no, naszego pastorowania. No i przypomniałam sobie taką sytuację, gdzie przed kolejną przerwą, tak zwaną świąteczną, nie mieliśmy co jeść i nie mieliśmy nawet złotówki, żeby zrobić zakupy. No i no co robić? No wtedy był czas kolportażu, więc mój mąż, książki do Pruszkowa, no ale wiadomo, czas przedświąteczny, no to też i ludzie już w domach. No ale tyle nigdy nie sprzedał, ile wtedy sprzedał. Także to był już pierwszy znak, że Pan Bóg, no czuwa. Dobrze, mamy pieniądze, tak? Ale wszystkie sklepy zamknięte. No dobrze, no możemy kupić, ale nie mamy gdzie kupić. No i tak już siedzimy, no ale wiemy, że no, Pan Bóg nigdy nas nie zostawia. No i puk, puk do drzwi i moja koleżanka Iza mówi, wyjeżdżam do rodziny, dostałam paczkę. Takich rzeczy, jakie były w tej paczce, nigdy nie jedliśmy, to była paczka z zagranicy. Także mieliśmy nie tylko na luksusy. Tę przerwę, nie tylko, mieliśmy naprawdę luksusy, których nie kupilibyśmy za pieniądze. Także ja po prostu to wspomnienie daje mi taką pewność, że Pan Bóg nigdy nie zostawia. Takich przykładów mogłabym dużo mnożyć, no ale może inni też mają. To Kuba i potem Ola jeszcze. Mam taką historię jeszcze sprzed mojego nawrócenia, co jedna z rzeczy, które właśnie sprawiły, że w takim tempie, w jakim się nawróciłem, to się nawróciłem. Ponieważ miałem kiedyś właśnie depresję i myśli samobójcze i Bóg mi dał zdanie, pewien ktoś mądry kiedyś mi powiedział, że przykazanie nie zabijaj oznacza także i siebie. No i właśnie to mnie trzymało zawsze przy jakichś trudnych momentach, w których, że tak powiem, kusił mnie autobus albo jakiś samochód, żeby może skończyć ze sobą. I właśnie kiedy przyjechałem na kamp do Zatania,
do Zatonia, to wtedy właśnie się tak szybko ochrzciłem i podjąłem decyzję, dlatego że pamiętałem, że Bóg przez te 5 czy 6 lat prowadził mnie i nie pozwolił mi ze sobą skończyć. Po to, że mnie chronił i po prostu wybawił mnie od tego. I kiedy przyjechałem, to właśnie cała reszta przykazań i wszystko, co inne było do zrobienia, czy na przykład chociażby takie wersety, jak bądźcie dobrej myśli, czy że będziemy rozliczeni z każdego słowa, to po prostu przyjąłem jak swoje. No bo jeżeli Bóg powiedział nie zabijaj, a ja pamiętałem, że dzięki tym dwóm słowom ja żyję, to nie mogłem zapomnieć, że to mnie zobowiązuje po prostu. To niesamowite doświadczenia. Myślę, że każdy z nas ma ich sporo. I tak silne doświadczenia powodują to, że w sytuacjach, kiedy jest naprawdę źle, kiedy sobie je przypominamy, to po prostu nagle jakiś taki spokój w serce się wlewa i pewność, że Bóg nas nie zostawi samego. A jeżeli będzie ciężko, to być może po prostu mamy też pewne sytuacje przejść, ale z Bogiem zawsze jest to możliwe i wyjdziemy z tego zwycięsko. I to jest niesamowite. Także Bóg daje nam taki niesamowity pakiet, zarówno tych doświadczeń biblijnych narodu izraelskiego, narodu wybranego, kapłańskiego, jak i tych naszych bardzo, bardzo osobistych doświadczeń. Jeszcze chciałabym, Iwonko, żebyś przeczytała tekst z Apokalipsy 14:12 z Nowego Testamentu, żeby też pokazać, że jak istotne jest dzisiaj w tym planie zbawienia właśnie działanie Jezusa dla nas też. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Czyli jak dzisiaj też mamy to czytać, co ma wynikać z tego pamiętania o Bożej miłości do nas, jaki ma być efekt, bo to nie chodzi tylko o samą pamięć, tylko co ona robi z nami, prawda? Mhm. Więc co jest istotne w tej pamięci, co ma z niej wynikać? Mamy trwać. Mamy trwać. I przestrzegać. Przykazań. I co jest, wiecie co, jak w ogóle myślałam o tym pamiętaniu, o tym, co Bóg dla nas zrobił, tak pomyślałam sobie, że jeżeli tak przełożymy to na ludzkie sytuacje, to można pomyśleć, że no Bóg jest takim strasznym narcyzem, bo tak chce, żebyśmy pamiętali, co dla nas zrobił, i tak ciągle chce tych dowodów, tego pamiętania i tej wdzięczności naszej. Tylko, że tak naprawdę to pamiętanie jest potrzebne nam, bo to pamiętanie po prostu usytuowia nas na właściwej drodze, we właściwej pozycji i pomaga nam iść we właściwym kierunku. I tak naprawdę to nie Bóg potrzebuje tego, żebyśmy pamiętali o Nim, tylko my po prostu tego potrzebujemy. Wydaje mi się, że jeszcze w przymierzu ogólnie z Bogiem to jest tak, że Bóg daje nam obietnice pewne, ale też oczekuje w tym przymierzu też pewnej naszej postawy, między innymi przestrzegaj moich ustaw, tak? I pamiętanie o tym, że ja w tej obietnicy też uczestniczę, czyli w tym porozumieniu z Bogiem, że Bóg owszem daje mi pewne obietnice, daje mi pewne doświadczenia te pozytywne, prowadzi mnie, ale jest jeszcze druga strona, czyli jestem ja i tak jak w Apokalipsie Iwonko czytałaś, że przepraszam. Tu się okaże wytrwanie świętych i tych, co przestrzegają przykazań. Czyli to przestrzeganie tego prawa, Bożego prawa ponadczasowego, który Pan nam Bóg dał i w tym prawie po prostu jest wszystko, tak, co jest potrzebne dla człowieka, żeby prowadzić po prostu szczęśliwe życie. Tak, czyli te, jakby te Boże przypominajki, tak jak sobie je nazwaliśmy na początku, służą temu, żeby nas ukierunkować na życie zgodnie z przykazaniami, bo to pomaga nam to po prostu to życie przeżyć w duchowym spokoju, w Bożej mocy i po prostu szczęśliwiej, tak? Kuba, chciałeś coś powiedzieć jeszcze w tym temacie? Że jeszcze ważne, myślę, że jest takie dla nas osobiście pamiętanie, ponieważ na przykład, jeżeli kiedyś Bóg coś dla nas zrobił, to wywiera na nas pewien wpływ. I się w ten sposób zmieniamy.
A jak było kiedyś w filmie takim animowanym powiedziane, że się wie, gdzie się jest, bo się wie, gdzie się było, to też można to zastosować dla naszego życia. Wie się, kim się jest, dlatego że wie się, kim się było. Pamięta się swoje doświadczenia, swoje korzenie. Jaką zmianę właśnie przeżyliśmy, jak Bóg nas działał. Bo jeżeli ja sobie tak osobiście siebie porównam, jaki jestem teraz, a jaki byłem kiedyś, to tylko chwalić Boga za to, że potrafi po prostu zmienić człowieka i że potrafi dać, właśnie jak mówimy o prawie, że On właśnie daje to chcenie, ale co najważniejsze, On daje wykonanie tego prawa. I to nie chodzi o to właśnie, że my swoją mocą mamy to robić, tylko On nam da. Zanim Wonka jeszcze oddam Ci głos, jeszcze chciałam właśnie powiedzieć, wiecie co, miałam takie ostatnie doświadczenie, że rozmawiałam z osobą niewierzącą, ateistką i jakoś tak mówiłam o swoich gdzieś tam ciężkich doświadczeniach i mówiłam, jak Pan Bóg mnie wyprowadził, jak Pan Bóg to i chwała Bogu, że z Bożą pomocą i tak dalej, w sposób taki absolutnie naturalny, bo tak to czuję. A ponieważ jest to młoda, aktywna, ambitna kobieta, wykształcona i tak czułam, że ona tak ma taką potrzebę zwrócenia mi uwagi, że to ja tego dokonałam, tak? Bo ja jestem taka silna, bo tak i tak dalej. Jeżeli się patrzy na to ludzkimi oczami, to nagle przypisywanie Bogu pewnej mocy i tego, że pewną mądrość, czy rozwiązywanie jakichś problemów, naszych jakichś trudnych sytuacji, właśnie mamy w Panu Bogu, z takiego ludzkiego punktu widzenia jakby odbiera nam jakieś wartości i mocy, co jest nieprawdziwe, tak? Znaczy, bo to, że ja wiem, że Bogu zawdzięczam pewne rzeczy, nie umniejsza absolutnie mojej wartości, dlatego, tak jako człowieka, tak? I to ważne, żeby właśnie pokazać ludziom, że to nie oznacza naszej słabości, tak? To, że ufamy Bogu, w to, że wierzymy właśnie w Jego znaki, w Jego mądrość i w Jego prowadzenie. Dodając to, o czym mówisz, no to właśnie dlatego Pan Bóg daje nam to, wyprowadza nas z tych wszystkich, bo nas kocha i to z miłości i dlatego jesteśmy wyjątkowi dla nich, dla Pana Boga i dlatego to nie, tak jak mówisz, nie umniejsza to ani tego, że to nasza czy Boża. To Pan Bóg z miłości do nas czyni to, co najlepsze dla nas, nawet jeśli przychodzą trudne chwile i tu właśnie też taka mi myśl przyszła, no ja też przechodziłam przez swoje trudne chwile zdrowotne i miałam właśnie takie teksty, które jak no, w kółko powtarzałam, gdy przychodziły chwile zwątpienia, że nigdy na nas nie przychodzi coś, gdzie Pan Bóg nie da wyjścia, także, że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. I wiedziałam, że cokolwiek by było, w jakiejkolwiek dole bym się znalazła, to Pan Bóg mnie z niego wyciągnie, bo tak obiecał od samego początku. Amen. I wiecie co, teraz jak mówimy o tych naszych trudnych doświadczeniach, ty Kuba jesteś młody, jeszcze nie masz dzieci. Doświadczenia, chyba. Ale nie mam, ale mam rodzeństwo. Ale właśnie, bo są teksty biblijne też mówiące o tym, że powinniśmy mówić jakby kolejnym pokoleniom i dzieciom już nie będziemy w tej chwili cytowali tych tekstów, również z powtórzonego prawa o tym, jak powinniśmy opowiadać kolejnym pokoleniom, żeby im przekazywać tą wiedzę. Jak myślicie, jak właśnie, może szczególnie właśnie Ola, Iwonka, jak wy właśnie w pozycji rodzica, jak możemy dzieciom przekazywać to doświadczenie, jak spowodować, że staną się one uczestnikami tego doświadczenia właśnie tej Bożej mocy, Bożego prowadzenia, Bożej miłości i Bożych obietnic. Ja też z perspektywy dziecka, która jako, nie wiem, no, od urodzenia można tak powiedzieć, jestem w kościele, ale ja się nasłuchałam od moich rodziców, od moich dziadków, od moich pradziadków, tak niesamowitych historii, jak Bóg ich prowadził, jak wyprowadzał z różnych trudnych sytuacji, co się działo w trakcie wojny, kiedy ich uważano w ogóle, że niby są Żydami ze względu na święcenie szabatu. W czasach komunistycznych, gdzie moi rodzice i dziadkowie mieli mocno pod górkę z tym, że wyznawali, że Boga, tak, w tamtych czasach. Albo o sytuacjach, gdzie też jakaś tam czasami bieda przychodziła i jak Bóg w niesamowity sposób reagował. I ja się
tego wszystkiego tak osłuchałam i zawsze trochę zazdrościłam, że ja nie mam takich doświadczeń jako nastolatka. Chociaż miałam tam swoje doświadczenia, ale nie takiego kalibru, ale trwałam w tej, jakby w tych opowieściach, które dały mi takie poczucie przynależności i wiedza, kim ja jestem, już pomijając jakby nasz ród, ale mowa idzie, chodzi jeszcze o to, że wiem, że jestem dzieckiem Bożym. Ja wiem, że moi rodzice są dziećmi Boga, moi dziadkowie, moi pradziadkowie. I jak przyszedł już moment mojego nawrócenia, kiedy ten Bóg został moim osobistym Bogiem, to ta historia mojego rodu, ona ma ogromny wpływ dzisiaj na mnie. Ja chcę przekazywać również tą historię moim dzieciom. Staram się to robić. Natomiast myślę, że gdzieś tam w tym moim dorosłym już życiu ta historia moich dziadków, pradziadków, taka, wiecie, namacalna, że ja znam te osoby, które tego wszystkiego doświadczyły, nadaje mi takiej pewności i bliskości z Bogiem, tak? Jakiejś takiej historii wspólnej mojego rodu z Bogiem. Czyli mamy tak, mamy historie biblijne, mamy znaki biblijne, mamy swoje osobiste doświadczenia i mamy historię naszych bliskich, rodziców, dziadków, którzy się dzielą. I myślę, że ważne, że jako rodzice oczywiście nie musimy dzieci, nawet nie powinniśmy dzieci być może w zależności od etapu i wieku wprowadzać, czy w nasze jakieś problemy, czy tam finansowe, czy rodzinne, czy jakieś życiowe, ale jeżeli na miarę ich możliwości zrozumienia i udźwignięcia pewnych rzeczy też czynimy ich uczestnikami tego i też właśnie jakby w ich obecności powierzamy to Panu Bogu i potem pokazujemy, jak Pan Bóg to rozwiązywał, to one też się mogą po prostu tym cieszyć i to pamiętać. Jestem przekonana, że będą to pamiętały bardzo, bardzo długo, bo dla takiego małego dziecka, czy tak jak dla twojego wnuczka, no znalezienie, znalezienie no, samochodzika, tak? Uczenie modlitwy. Po modlitwie. To takie rzeczy zostawiają w nas trwały ślad i przypominanie sobie tego, pamiętanie tego, opowiadanie sobie takich historii z jednej strony jest materiałem dla tych, którzy nas słuchają, ale z drugiej strony to, co mówiłeś, Kubo, to słuchanie tych rzeczy powoduje, że zaczynamy też inaczej myśleć, zaczynamy być pogodniejsi. Ja jestem, zdarzało mi się, że ludzie pytali mnie, co ja robię, dlaczego jestem taka uśmiechnięta mimo problemów jakichś, ale mając taką pewność Bożej opieki, to co Iwonko mówiłaś, że Pan Bóg nie daje więcej niż jesteśmy w stanie znieść, powoduje, że jesteśmy, że mamy siłę, żeby do ludzi wyjść po prostu z uśmiechem, z jakąś taką wewnętrzną pogodą. To nie chodzi o to, że po prostu mamy bagatelizować nasze problemy i udawać, że ich nie ma, ale mamy jakiś taki wewnętrzny pokój. I słuchajcie, ale są też zagrożenia w świecie, które mogą powodować, że łatwiej nam się zapomina. Co wam w pierwszej kolejności przychodzi do głowy? To jest troszeczkę już to, co ja powiedziałam. Tak, gdzieś mi tam w pamięci jest, mam takie kazanie, do którego bardzo często wracam myślami, szczególnie ostatnio, Marka Micyka, Dobre czasy, że ten dobrobyt, w którym my teraz jesteśmy, też patrząc na działalność wśród dzieci i młodzieży, też na własny dom, że ta dostępność do wszystkiego powoduje takie rozlewinienie w różnych aspektach. Między innymi tej społeczności z Bogiem i szukania z Nim kontaktu, bo gdzieś ten dostatek powoduje, że jesteśmy uśpieni, tak? Jesteśmy uśpieni, jest tam dobrze, jest tam wygodnie i wydaje mi się, że to jest zagrożenie, ten dobrobyt, z którego bardzo się cieszę, że mamy, ale z drugiej strony jednak jest taką pułapką dla wielu chrześcijan. No tak często niestety ludzie, którzy mają
dużo pieniędzy. Rzeczywiście, nawet wiecie co, u siebie zauważam takie momenty, że kiedy tak wszystko idzie super, idzie dobrze, tu jest to. Znaczy tak, oczywiście są takie momenty, że wtedy mam taki, taki przypływ energii do działania też dla Pana Boga, ale też bardzo często kieruję to w tę stronę, żeby sobie pomyśleć, o, dałem radę sobie tutaj, co z tym poradziłem, jest okej, czyli ja mogę wszystko i we mnie jest moc. I myślę, że Pan Bóg jest bardzo mądry, zna każdego z nas bardzo dobrze osobiście, wie ile dać, w jakim momencie, tak żebyśmy nie tracili właśnie tej pamięci, tego kontaktu z Nim. Jak mamy trochę mniej, to nie gniewajmy się na Pana Boga, może to jest nam potrzebne, przynajmniej z własnego doświadczenia, to wiem, ale to jest rzeczywiście, ten dobrobyt jest sporym zagrożeniem. Myślę, Kuba, chciałeś coś? Tutaj akurat właśnie w tym momencie chciałbym też zwrócić uwagę na drugą stronę medalu, że mamy tutaj postać Hioba, który był już, że tak powiem, obrzydliwie bogaty, ale był jednym z najbardziej sprawiedliwych ludzi Ziemi. Też właśnie chciałbym zwrócić uwagę na to, że Bóg bardzo dobrze wie to właśnie, co mówiłaś, że Bóg bardzo dobrze wie, komu co da jakby możliwość działania, a co kogo po prostu jakby zniszczy. Więc też chciałbym zwrócić uwagę na to, że jeżeli Bóg daje komuś też gotowość do tego, żeby posiadać, załóżmy, duże sumy czy coś, to nie jest kompletnie nic złego. Absolutnie a, nie. A po prostu to jest środek do działania dla Boga. Bo właśnie czasami mam wrażenie, słyszałem od paru niechrześcijan, albo właściwie jednego, albo dwóch, w każdym razie słyszałem taką opinię, że chrześcijanie to są raczej smutni biedacy. Ale tak niekoniecznie nie. Jest. Nie? Myślę, że absolutnie nie. Tak. Patrząc bogactwo. Na swoją historię, bo ale właśnie o ten uśmiech pytała mnie osoba, która twierdziła, że na same rachunki potrzebuje 30 tysięcy miesięcznie i takie pieniądze zarabiała. A tego uśmiechu nie miała, więc to nie pieniądze nie są absolutnie niczym złym i cudowne, że w naszym kościele Pan Bóg też daje ludzi, którzy mają pieniądze, potrafią je zarabiać, potrafią mieć biznesy, które przynoszą profity, bo też jako Kościół potrzebujemy, bo też potrzebujemy siebie nawzajem i wsparcia też często finansowego. Natomiast dobrze jest pamiętać po prostu komu to zawdzięczamy. No i to jest kluczowa kwestia. Tak. I słuchajcie, jeszcze ważna kwestia o tym też, żebyśmy się właśnie tym, co mamy, nie chlubili, tak? Żeby pamiętać o tym, że jest to Boży dar. Nie wiem, czy ktoś z was może otworzony z Efezjan 2:8-13, bo myślę, że to jest taki dość kluczowy tekst, który też na podsumowanie powinniśmy sobie przypomnieć. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, którzy nazywają obrzezanymi, na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom zawierającym obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Amen. Ktoś mi przysłał kiedyś taki tekst, co by było, gdybyś dziś rano obudził się tylko z tym, za co wczoraj podziękowałeś Panu Bogu. Pewnie mielibyśmy niewiele. Pamiętajmy o tym, że wszystko, co mamy, zbawienie, siłę, to, co zarabiamy, to, co osiągamy w życiu, jest Bożą łaską. Pamiętajmy o znakach, które Pan Bóg nam zostawił. Pielęgnujmy w swoim sercu te wszystkie doświadczenia, które przeżyliśmy z Panem Bogiem, którymi zapewniał nas o swojej miłości, abyśmy wytrwali i byli gotowi do przestrzegania Bożych przykazań i do wytrwania do samego końca.
Dziękuję Wam, kochani, za Wasze doświadczenia, za tą wspólną lekcję. Iwonko, chciałabym Cię prosić o modlitwę na koniec. Drogi Ojcze i Panie, pragniemy podziękować Ci za to, że jesteś naszym Bogiem, naszym Tatą, który najlepiej wie, co dla nas najlepsze. Dziękujemy Ci za wszystkie obietnice, jakie dałeś, za wszystkie, które w naszym życiu się wypełniły, za to, że dzięki nim wiemy, że nie jesteśmy sami i że zawsze dajesz nam to, co dla nas jest najlepsze. Ty, Panie, daj, abyśmy mieli dar wdzięczności, abyśmy zawsze Ci dziękowali, zawsze też czuli, że jesteś blisko i że jeśli to my odchodzimy nieraz, ale Ty jesteś zawsze przy nas i zawsze wyciągasz rękę. Dlatego, Panie, daj, aby wszystko to, co dla nas uczyniłeś, aby było w naszej pamięci, abyśmy też innym pokazywali, że to, co dla nas uczyniłeś, może też uczynić dla nich. Daj, Panie, abyśmy byli takim światłem i daj, abyśmy pamiętali, a nie zapominali. Amen. 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 Dziękując Wam za dzisiejsze spotkanie, chciałam zaprosić Was na kolejne studium, które będzie zatytułowane Księga Powtórzonego Prawa w późniejszych księgach Starego Testamentu. Zapraszam serdecznie.